Za nami kolejne święto siatkówki. Wśród najmłodszych przedstawicielek tej dyscypliny sportu na obiektach klubowych Grudziąckiej Stali odbył się mikołajkowy turniej w kategorii dwójek, trójek i czwórek. W tym wieku tak naprawdę to granie jest bardzo ważne, bo ta rywalizacja, dużo grania, kontakty z innymi zawodniczkami są bardzo ważne i myślę, że ilość grania satysfakcjonowała tutaj naprawdę wszystkich. Szczególnie rodzice musieli tutaj wykazać się wytrwałością, przyglądając się na trybunach. Zawody potrwały blisko 8 godzin. Dla młodych zawodniczek była to więc doskonała okazja do kompleksowego ogrania się w starciu ze swoimi rówieśniczkami. Każda okazja, by spotkać się na siatkarskich parkietach, uważam, że jest bardzo dobra. Tym razem jest to okazja mikołajkowa. Spotykamy się na kolejnej imprezie siatkarskiej, dużej imprezie siatkarskiej dla najmłodszych, dla dziewczynek w turnieju mikołajkowym w kategorii dwójek, trójek i czwórek. Do Grudziądza na oglądany turniej zjechały się zespoły z całego regionu. Nasze województwo, jeżeli chodzi o dziewczynki, to jest naprawdę bardzo silne w Polsce, czego niestety ubolewam, nie można powiedzieć o chłopcach, ale zdarzają się też pojedyncze drużyny spoza województwa. Lembo, który do nas zaszczycił, tak mało znana, ale drużyna, ale bardzo, bardzo wysoko zaszła w naszym turnieju, gra w turnieju finałowym. W kategorii czwórek najlepsze okazały się zawodniczki Jokeru Świecie. Myślę, że ciężka praca dała nam sukces. Stawka była wysoka, ale udało nam się i się bardzo cieszymy. Rywalizacja w tej kategorii zakończyła się najwcześniej. Zawodniczki ze Świecia do końcowego sukcesu przebyły długą i ciężką drogę. W każdym meczu jakieś wyzwanie musiałyśmy pokonać, ale myślę, że właśnie mecz finałowy z WTS Włocławkiem był najtrudniejszy. W kategorii trójek najlepsze okazały się reprezentantki gospodarzy, czyli Grudziąckiej Stali. Dużo zagrywek popsułyśmy przez te wszystkie mecze, no, ale akcje były nawet dobre. Grudziądzanki najlepsze okazały się również w dwójkach. O sukcesie w obu kategoriach decydowały zazwyczaj małe punkty i pojedyncze akcje. Bardzo się cieszymy z tego pierwszego miejsca, bo to nasze trzecie zawody, które mamy pierwsze miejsce. Przez ten zdobyliśmy drugie. No i nie wiem, co mam powiedzieć, tak się cieszę. Na pewno było z Lęborkiem bardzo ciężko. Było też z naszymi bardzo ciężko, jesteśmy wszyscy na równym poziomie. Grałyśmy do końca, walczyłyśmy o każdy jeden mały punkt i no i się udało. No. Dla najlepszych przygotowano medale i pamiątkowe puchary. W ograniu tak młodych zawodniczek nie chodzi jednak wyłącznie o nagrody rzeczowe. Puchary i medale, to ja uważam, dla tej kategorii to jest rzecz taka dodatkowa. Przede wszystkim to ma być chęć, radość gry, motywacja do nauki, do zarażenia się tym pięknym sportem, jaką jest siatkówka, a nie czy zajął piąte miejsce, bo niektórzy trenują już 3 lata, a niektórzy dopiero 2 tygodnie. Przed klubem z Grudziądza, który w tym roku obchodził swoje 70-lecie działalności, kolejna siatkarska impreza, tym razem o znacznie większym zasięgu terytorialnym. Końcówka roku też zapowiada się bardzo ciekawie, bo Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Siatkowej zaproponował tutaj bardzo ciekawy turniej, połączony również ze zgrupowaniem kadry województwa i 28 do 30 będzie taki 3-dniowy turniej organizowany właśnie na naszym obiekcie, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Do tej imprezy wrócimy niebawem. Klub ma już także plan na usprawnienie rozgrywek młodzieżowych na przyszły rok. Pomysł związany jest z czymś w rodzaju ligi. Chcemy podjąć się zorganizowania ligi mini siatkówki właśnie dziewcząt i myślę, że również rozmawiamy z klubami, żeby równolegle była też taka liga mini siatkówki chłopców. Spowoduje to, że tego grania będzie tak naprawdę dużo więcej, okazji do spotkań, do takiego szkoleniowego podejścia. Wszystkie pomysły służyć mają ku jednemu, ku rozwojowi siatkówki w naszym mieście.